Praca naukowa jest jak podróż. Agata rozpoczęła tę podróż ze mną i bardzo się cieszę, że może pracować naukowo i jednocześnie studiować. Endorfiny, zwane potocznie hormonami szczęścia. Są one wydzielane przez nasze mózgi w odpowiedzi na pozytywne bodźce. Endorfiny dają nam poczucie radości, wywołują także poczucie zadowolenia z siebie. I każdy z nas ma swój własny sposób na wywołanie u siebie wyrzutu endorfin. Dla jednych będzie to jazda konna, a dla innych mecz piłki nożnej. Moim źródłem radości są podróże. Do tej pory udało mi się odwiedzić 25 krajów i postawiłam swoją stopę na 4 kontynentach. Jednak coraz częściej moje podróże nie są wyłącznie fajnym sposobem na spędzenie wakacji. Są one też związane z moją pracą naukową, dlatego że coraz częściej wyjeżdżam na zagraniczne konferencje naukowe czy staże naukowe. Projekt, który obecnie realizuję, finansowany jest ze środków przyznanych z ministerialnego programu Diamentowy Grant. Diamentowy Grant zapewnia młodym badaczom środki finansowe na realizację ich własnych projektów naukowych od samego początku i dzięki temu daje im niebywałe poczucie niezależności. W projekcie naukowym, którym aktualnie się zajmuję, skupiam się także na endorfinach. Jednak nie szukam ich związku ze szczęściem. Skupiam się na endorfinach i innych endoopioidach oraz receptorach opioidowych obecnych w przewodzie pokarmowym. Wszystkie te elementy, które wymieniłam, współtworzą endogenny układ opioidowy i pełni on niezwykle ważną rolę w kontroli działania przewodu pokarmowego. W swoim projekcie chciałabym scharakteryzować, jakie zmiany zachodzą w obrębie tego układu pod wpływem starzenia się organizmu. Ze względu na to, że obserwuje się, że wśród starszych pacjentów częstość zaparć jest zdecydowanie wyższa niż w młodszej populacji. Dlatego też w swoim projekcie chciałabym zbadać, czy obserwowane zmiany mają związek ze spowolnieniem perystaltyki jelit oraz właśnie z tą zwiększoną częstością zaparć w grupie starszych pacjentów. Agata bardzo ciężko pracuje, jest bardzo zaangażowana w to, co robi i widać, że przynosi jej to szczęście, czyli to szczęście jest nie tylko tematem jej pracy naukowej, ale też tym, co czuje.